Kochani, jakaś katastrofa nad Zalewem Zembożyckim. Od lat przychodzimy tutaj i nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy. Zobaczcie, tysiące, miliony martwych, zdechłych małży. Osobno ciała, osobno olbrzymie muszle. Prosto gdzieś przy brzegu, taką trudno znaleźć. Natomiast pływają też po powierzchni. Tak, pływają też po powierzchni. Całego Zalewu. Troszkę słabo widać, ale tu jedną w tej chwili. Tam trzy na prawo pływają muszle i one tu je wiatr znosi i lądują sobie na brzegu. To różowe, pomarańczowe stworki to są zdechłe małże. To jest jakaś masakra. Olbrzymie, olbrzymie. Otworzyły się i po prostu zdechnięte ciała leżą w wielkich ilościach na brzegu Zalewu Zembożyckiego w Lublinie. Masakra. Nigdy tego nie było. Jakaś ruska bomba spadła chyba albo coś, bo to jest coś okropnego. Miłośnicy małż, którzy by chcieli spożywać, to chyba nie byliby zadowoleni. No, jeszcze może jakby się któreś ruszały, to można by było na talerz, ale tak, to jest jakaś okropna katastrofa. Zobaczcie sami. Coś jeszcze w ogóle, to podejrzewam, że też jakieś ptaki albo stwory, może wiatr, że te muszle też aż wynosi na brzeg, bo aż tak wysoko tutaj fali nie ma. Muszle wielkości dłoni dorosłego człowieka. Zobaczcie, przykładam rękę. Olbrzymie, olbrzymie muszle. Takich tutaj nad zalewem to zaczyna wszystko śmierdzieć powoli. No, olbrzymie, olbrzymie muszle. No, muszą coś chyba, to trzeba, władze muszą się zająć, nasze kochane. Nasz pan Jareczek kochany musi chyba się zająć, bo to jakaś masakra. To już koniec. Widok. Widok, proszę, to nie są kamienie. To zdechłe małże.